Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku opowiem wam historię jedynego Huncwota, który stał po stronie zła, czyli Petera Pettigrew. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Peter Pettigrew przyszedł na świat około 1960 roku. Nie wiadomo jaki miał status krwi, gdyż o jego ojcu nie mamy żadnych informacji, natomiast matka była czystokrwistą czarownicą. W wieku 11 lat otrzymał list informujący o przyjęciu do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. 1 września podczas ceremonii przydziału, jak każdy pierwszoroczniak, włożył na głowę tiarę, która miała go zaklasyfikować do jednego z 4 domów. Słynny kapelusz zwykle nie miał problemu z podjęciem decyzji, jednak w przypadku Petera zastanawiał się dość długo, czyniąc go tym samym jednym z headstall, czyli osobą, nad której przydziałem tiara zastanawiała się powyżej 5 minut, co swoją drogą zdarzało się niezwykle rzadko. Przez dłuższą chwilę tiara wahała się między umieszczeniem Petera w Slytherinie a Gryffindorze. W końcu padło na tą drugą opcję. Nie wiadomo dlaczego tiara podjęła akurat taką decyzję. W końcu dom lwa słynął z wyjątkowej odwagi, a cecha ta nie bardzo pasowała do tchórzliwego charakteru Petera. Z drugiej strony nie można jednogłośnie stwierdzić, że zupełnie jej nie posiadał. W końcu nieraz musiał wykazać się męstwem, lecz w bardzo specyficzny sposób. Paradoksalnie heroiczna postawa Petera za każdym razem wiązała się z tchórzostwem. Można to zauważyć choćby po okresie, w którym służył Czarnemu Panu. Mimo wszystko prawdopodobnie bardziej trafne byłoby umieszczenie go w Slytherinie, którego członkowie odznaczali się sprytem. Poza tym większość śmierciożerców pochodziło właśnie z domu węża. Jednak być może ze względu na brak ambicji tiara uznała, że Pettigrew nie pasował do Slytherinu. Jej wybór padł na Gryffindor prawdopodobnie dlatego, że dostrzegła w nim potencjał, którego Peter niestety nigdy nie wykorzystał. Być może wyczuła, że podziwiał silnych ludzi oraz pragnął stać się odważny. Z tego względu postanowiła dać mu szansę, mając nadzieję, że jej decyzja pomoże mu obrać odpowiednią drogę i koniec końców uratuje go przed nim samym. Jest również szansa, że Pettigrew poprosił ją o umieszczenie w Gryffindorze wraz z przyjaciółmi, co miało ostateczny wpływ na decyzję tiary. Jak naprawdę było, możemy się tylko domyślać. Jednak wybór ten miał znaczący wpływ na dalsze losy czarodzieja. Odkąd Peter rozpoczął naukę w Hogwarcie, prawie od razu zaprzyjaźnił się z Syriuszem Blackiem, Jamesem Potterem i Remusem Lupinem, których podziwiał za popularność oraz talent. Praktycznie zawsze można było go zauważyć kręcącego się po szkolnych korytarzach w towarzystwie tej trójki. Chętnie brał udział w realizacji nie zawsze dobrych pomysłów przyjaciół, by korzystać z możliwości bycia w centrum uwagi. Z tego samego powodu nie sprzeciwiał się dręczeniu Snape'a, którego reszta obrała za cel. Chciał za wszelką cenę pokazać, że dorównuje swoim idolom, a przynajmniej sprawiać takie wrażenie przed innymi. Sam nie miał odwagi, by kogoś zaatakować, a będąc w grupie czuł się chroniony i korzystając z zasług reszty miał cichą nadzieję, że być może ktoś kiedyś go zauważy. Wiedział, że nie był tak utalentowany jak przyjaciele. Z tego powodu postawił na sławę. Jeśli chodzi o naukę, Peter był kiepskim uczniem, nie wykazującym żadnych ponadprzeciętnych zdolności. Wiadomo również, że słabo radził sobie w pojedynkach. W sumie nic dziwnego, w końcu należał do grupy silniejszych od siebie i zawsze polegał tylko i wyłącznie na Jamesie, Syriuszu i Lupinie. Natomiast sam nie miał okazji na rozwój. Nawet profesor transmutacji Minerva McGonagall przez wszystkie lata jego nauki dostrzegła, że ten nie dorównuje umiejętnościami reszcie przyjaciół. Stwierdziła, że nie miałby żadnych szans, gdyby przyszło mu walczyć z którymkolwiek z nich. Nie wiadomo, czy faktycznie Peter był na tyle słaby, gdyż jak wiemy, w dorosłym życiu używał czarnej magii, która jest dość zaawansowaną sztuką. Można więc przypuszczać, że podczas nauki w Hogwarcie jego moce były przyćmione przez nieśmiały charakter, brak pewności siebie oraz osiągnięcia przyjaciół, przy których nie miał okazji się wykazać. Być może jego zdolności ujawniły się dopiero z wiekiem. Jednak jest spora szansa na to, że dopiero gdy dołączył do śmierciożerców, chcąc nie chcąc musiał wpasować się w towarzystwo, które władało zaawansowaną czarną magią. W związku z tym pobierał nauki od samego Czarnego Pana. Peter wraz z Syriuszem i Jamesem przez 3 lata uczyli się, jak zostać animagami, by towarzyszyć Lupinowi podczas przemian. Formą, którą przybrał Peter, był szczur. Z tego powodu zyskał sobie przydomek glizdogon, który idealnie pasował do zwierzęcia, w które się zmieniał. Przez lata pomagał Lupinowi dostać się do wrzeszczącej chaty, gdzie ten mógł w spokoju przejść przemiany. W swojej szczurzej postaci był na tyle mały, że bez problemu omijał gałęzie i wchodził na odpowiedni sęk, by unieruchomić drzewo, które chroniło wejścia do tunelu. Wiadomo, że słynna 4 stworzyła mapę Huncwotów za pomocą zaklęcia Homunculus, które umożliwiało śledzenie każdego mieszkańca zamku. Z dnia na dzień udoskonalali ją, umieszczając kolejne elementy budynku. Pomógł im w tym fakt, że niemal dzień w dzień włóczyli się po szkole, za każdym razem odkrywając coś nowego. W związku z tym z czasem mapa została na tyle dopracowana, że pokazywała także tajemne przejścia w Hogwarcie, o których mało kto wiedział. Koniec końców, na ich ostatnim roku nauki mapa została skonfiskowana przez woźnego Filcza, który ukrył ją w szufladzie w swoim biurze. Po ukończeniu Hogwartu Peter wraz z resztą Huncwotów wstąpił do Zakonu Feniksa, by walczyć z Voldemortem i Śmierciożercami podczas I wojny czarodziejów. Jednak widząc rosnącą przewagę Czarnego Pana, postąpił dokładnie tak, jak robił to przez lata w szkole. Postanowił trzymać się silniejszej strony, która zapewni mu ochronę. Był lojalny wobec przyjaciół, ale tylko do czasu, aż na jego drodze stanął ktoś potężniejszy. Wiedział, że współpraca z Zakonem Feniksa nie dawała mu gwarancji bezpieczeństwa. W związku z tym postanowił działać na dwa fronty. Dołączył do szeregów Czarnego Pana, a jednocześnie w dalszym ciągu był członkiem organizacji, która starała się go zniszczyć. Taka postawa zapewniała mu dość wygodną pozycję, jednak niestety kosztem najbliższych. Voldemort kazał mu szpiegować członków zakonu i donosić o wszystkich jego planach. Peter nieraz widział, do czego zdolny jest Czarny Pan. Wiedział, co go czeka, jeśli spróbuje się mu sprzeciwić. Posłusznie wykonywał więc każdy jego rozkaz. Po wygłoszeniu przepowiedni przez Sybillę Trelawney, ze strachu przed Voldemortem, Pettigrew zdradził swoich przyjaciół, wyjawiając miejsce pobytu rodziny Potterów, która stała się głównym celem czarnoksiężnika. Jak wiemy, cała sytuacja zakończyła się tragiczną śmiercią Jamesa i Lily oraz upadkiem Czarnego Pana. Peter znalazł się w dość słabym położeniu. W głębi serca liczył na nagrodę za lojalność wobec Voldemorta, a zamiast tego został sam. Dodatkowo jego najlepszy przyjaciel Syriusz wiedział, że jest zdrajcą, gdyż osobiście przekazał mu rolę strażnika tajemnicy Potterów. Jego bezpieczeństwo wisiało na włosku. Z natury był jednak niezwykle sprytny, co pozwoliło mu korzystnie wybrnąć z całej sytuacji. Najpierw z miejsca zdarzenia zabrał różdżkę Voldemorta i ukrył ją w nieujawnionym miejscu, wiedząc, że Ministerstwo Magii podczas badań może odkryć jego zdradę. Następnie, by do końca oczyścić swoje imię, postanowił sfingować własną śmierć i wrobić w zdradę niewygodnego świadka, czyli swojego przyjaciela. Zwabił więc Syriusza na ruchliwą mugolską ulicę, gdzie zabił 12 mugoli, odciął sobie palec, po czym zmienił się w szczura i zrobił to, co najlepiej potrafił, czyli uciekł. Plan Petera się powiódł, gdyż Syriusza zesłano do Azkabanu, a on sam został uznany za martwego. Dodatkowo pośmiertnie otrzymał order Merlina za odwagę i bohaterskie zachowanie w obliczu śmierci, mimo że w tamtej chwili okazał się największym tchórzem. Jego załamana matka dostała jedyny fragment ciała, który znaleziono na miejscu zdarzenia, czyli odcięty palec syna. Od tamtej pory przez kolejne lata Pettigrew prowadził życie w formie szczura. Musiał ukrywać swoją tożsamość przed wszystkimi w czarodziejskim świecie. Nie mógł ujawnić się przed Zakonem Feniksa, gdyż wszyscy dowiedzieliby się o jego kłamstwie. Śmierciożerców również się bał, a to dlatego, że wielu z nich podejrzewało go o zdradę. W końcu po tym, jak ujawnił informacje dotyczące Potterów, Czarny Pan przepadł. Jednak i tym razem jego spryt ocalił go na długie lata. Przez jakiś czas szukał czarodziejskiej rodziny, u której mógłby się ukryć. W końcu został przygarnięty przez Percy'ego Weasleya, który po jakimś czasie przekazał go Ronowi. Powodem, dla którego Peter zdecydował się zostać adoptowanym, było to, że nie wzbudzając żadnych podejrzeń mógł śledzić wszystkie wiadomości z czarodziejskiego świata i w razie co dołączyć do swojego pana, gdyby ten zdołał powrócić do władzy. Mało tego, będąc u Weasleyów wiedział niemal wszystko o Potterze, więc jako dowód swojej lojalności mógł doprowadzić do ponownej konfrontacji między wybrańcem a Czarnym Panem. Wtedy żaden ze śmierciożerców nie ośmieliłby się nazwać go zdrajcą, a on bezpiecznie mógłby zająć swoją dawną pozycję. Jednak dopóki Voldemort pozostawał słaby, Peter nie spieszył się, by wykonać jakikolwiek ruch. Żeby zacząć działać, musiał być pewny, że Czarny Pan będzie w stanie go chronić. Przez 12 lat żył więc wśród niczego nieświadomych Weasleyów jako szczur Rona, parszywek, a jego jedynym zajęciem stało się spanie i jedzenie. W 1993 roku wraz z Weasleyami udał się na wycieczkę do Egiptu. Ku jego nieszczęściu zdjęcie pamiątkowe z wakacji zostało umieszczone w Proroku Codziennym. Nie byłoby w tym nic takiego, gdyby gazeta nie trafiła w ręce Syriusza Blacka, który od razu rozpoznał dawnego przyjaciela i postanowił uciec z więzienia, by chronić Harry'ego i pomścić jego rodziców. Tego właśnie najbardziej obawiał się Peter. Gdy dowiedział się o ucieczce Syriusza, ze stresu zaczął szybko chudnąć i łysieć. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę spowodowało nagłe pogorszenie stanu zdrowia parszywka. Ron myślał, że jego ukochany zwierzak boi się kota Hermiony, Krzywołapa. Natomiast Harry podejrzewał, że życie szczura powoli dobiega końca. Nie wiedząc, co robić, Peter postanowił po raz kolejny sfingować swoją śmierć. Pogryzł się, pozostawiając pełno krwi, tak by Ron myślał, że został zjedzony przez Krzywołapa. Przez jakiś czas pozostawał w ukryciu, do czasu aż Hermiona znalazła go w dzbanku na mleko w chatce Hagrida. Ron próbował sprowadzić szczura z powrotem do zamku, jednak Syriusz podstępem zaciągnął ich do wrzeszczącej chaty, gdzie prawdziwa tożsamość parszywka po wielu latach została ujawniona. Nawet w takiej chwili Peter początkowo nie chciał przyznać się do zdrady i uparcie próbował zrzucić winę na Syriusza. Jednak gdy wszystkie dowody przedstawione przez Lupina i Blacka wskazywały na to, że to on stoi za zdradą Potterów, po raz kolejny pokazał, że nie ma w sobie za grosz honoru i zaczął błagać o litość. Jego zachowanie jeszcze bardziej rozwścieczyło dawnych przyjaciół, którzy postanowili go zabić. Od śmierci ocalił go Harry, który postanowił wydać zdrajcę w ręce Dementorów. Tak się jednak nie stało, bo jak wiemy, plan pokrzyżowała przemiana Remusa w wilkołaka. W trakcie zamieszania Peter wykorzystał okazję, zmieniając się w szczura, po czym ponownie uciekł. Po tej sytuacji Pettigrew nie miał innego wyjścia, jak tylko odnaleźć Voldemorta. Wiedział, że Black i Lupin nie odpuszczą i będą chcieli go dopaść. Odnalazł więc różdżkę Czarnego Pana, a następnie udał się do Albanii. Gdy tam dotarł, dowiedział się od innych szczurów o miejscu w puszczy, do którego inne stworzenia bały się zbliżać. Podobno jakaś ciemna zjawa przejmowała ciała zwierząt, a następnie pozbawiała je życia. Stało się dla niego jasne, że tajemnicza postać to tak naprawdę Voldemort. W drodze do swojego pana Peter zatrzymał się w gospodzie, by coś zjeść. Na nieszczęście spotkał tam czarownicę z Ministerstwa Magii, Bertę Jorkins, która akurat w tym czasie przebywała na wakacjach w Albanii. Gdyby nie jego wrodzona przebiegłość, w tym momencie prawdopodobnie zakończyłby swoją podróż, gdyż pracownica ministerstwa od razu go rozpoznała. Jakimś sposobem udało mu się jednak namówić Bertę na nocny spacer w lesie, podczas którego obezwładnił ją, a następnie przyprowadził do Czarnego Pana. Podczas tortur Berta opowiedziała im o turnieju trójmagicznym, co pomogło Voldemortowi zaplanować atak na Harry'ego Pottera. Ujawniła również lokalizację wiernego śmierciożercy, Bartiego Croucha Juniora. Jako jedyna znała rodzinny sekret Crouchów, gdyż będąc któregoś razu w ich domu, podsłuchała rozmowę z krzata domowego z przestępcą. Wywnioskowała, że Junior był kontrolowany za pomocą klątwy Imperius przez swojego ojca, który ukrywał go pod peleryną niewidką. Mimo że senior rzucił na Bertę silne zaklęcie zapomnienia, Voldemort tak mocno torturował kobietę, że zdołał przełamać jego działanie. Gdy Berta przestała być mu potrzebna, zabił ją, wykorzystując jej śmierć do stworzenia Horcruxa z Nagini. Pettigrew cały czas pomagał Voldemortowi zyskać siły, wydobywając dla niego jad z węża, który spowodował, że Czarny Pan stawał się silniejszy i odzyskał prowizoryczne ciało. Następnie przeniósł go z Albanii aż do wioski Little Hangleton, gdzie znajdował się dom Riddlów. Opieka nad Voldemortem stawała się dla niego z każdym dniem coraz bardziej męcząca. Jego pan był jeszcze zbyt słaby, by zapewnić mu bezpieczeństwo, więc gdyby miał inne wyjście, zapewne by odszedł. Jednak zdawał sobie sprawę, że nikt inny nie przyjąłby go z otwartymi ramionami. Z biegiem czasu zaczął także odczuwać przebłyski wdzięczności w stosunku do Pottera, który niegdyś uchronił go przed śmiercią. Wiedząc, że Voldemort planuje wykorzystać chłopaka do odzyskania ciała, wciąż proponował mu, że przyprowadzi w zamian innego czarodzieja, jeśli tylko ten pozwoli mu odejść choćby na parę dni. Voldemort odczytał zachowanie sługi jako próbę opuszczenia go na dobre. Sam fakt, że Pettigrew drżał za każdym razem, gdy miał dotknąć swojego pana, utwierdził go w przekonaniu, że ten uciekłby przy najbliższej możliwej okazji. Voldemort odczuwał odrazę w stosunku do tchórzliwego Pettigrew, jednak musiał trzymać go przy sobie, by móc w pełni odzyskać utracone ciało. Peter odegrał kluczową rolę w ostatecznym odrodzeniu Czarnego Pana na cmentarzu w Little Hangleton, gdzie na jego polecenie najpierw zabił Cedrica Diggory'ego, a następnie przywiązał Harry'ego i rozciął mu ramię, by użyć jego krwi do sporządzenia eliksiru. Przez cały czas jego tchórzliwa natura walczyła ze wstydem, który odczuwał w związku ze swoim postępowaniem. Nie był w stanie spojrzeć Potterowi w oczy, czując obrzydzenie do samego siebie. Już wtedy żałował swoich czynów, jednak strach ponownie wygrał. Musiał więc dokończyć to, czego oczekiwał od niego Voldemort. Tak bardzo się go bał, że bez mrugnięcia okiem odciął sobie dłoń, która była potrzebna do przeprowadzenia rytuału. Tym razem Czarny Pan postanowił go wynagrodzić za posłuszeństwo, wyczarowując mu srebrną dłoń w miejscu odciętej kończyny. Po tym jak Peter spełnił swoją rolę, Voldemort wezwał resztę swoich śmierciożerców. Mając innych przy sobie, Pettigrew przestał być już tak bardzo potrzebny. Zresztą znając jego naturę wiadomo, że nikt nie darzył go szczególnym zaufaniem. Został więc oddelegowany do pomocy Snape'owi, choć w rzeczywistości zaczął pełnić w jego domu funkcję służącego. Pettigrew był niezadowolony z faktu, że jego rola spadła tak nisko. Czuł się niedoceniany przez wszystkich, gdyż zarówno Voldemort, jak i inni śmierciożercy uważali go za niezbyt inteligentnego sługę, na którym nie można było polegać. W końcu Snape, mając dość jego ciągłego marudzenia, zagroził, że poprosi czarnego pana, by przydzielił mu trudniejsze zadania. Peter jednak się przestraszył i od tej pory przestał narzekać na swój los. W 1998 roku Harry, Ron i Hermiona zostali schwytani i trafili do rezydencji Malfoyów, czyli głównej siedziby Śmierciożerców. Podczas próby ucieczki zostali nakryci przez Petera Pettigrew. Gdy ten miał interweniować, Harry przypomniał mu o tym, jak uratował go przed śmiercią. Wtedy Glizdogon przez krótką chwilę się zawahał. Ten moment niepewności sprawił, że jego srebrna ręka zwróciła się przeciwko niemu i udusiła go, uznając, że zdradził czarnego pana. Nie wiadomo, co się stało z jego ciałem po śmierci, jednak biorąc pod uwagę, że Peter był znienawidzony przez większość społeczności czarodziejów, można przypuszczać, że Voldemort nakarmił nim Nagini. Podsumowując, Pettigrew od najmłodszych lat wyrobił w sobie nawyk trzymania z silniejszą stroną. Prawdopodobnie dlatego zaprzyjaźnił się z innymi Huncwotami. Był lojalny tylko wobec siebie i działał zawsze w swoim najlepszym interesie. Co chwila zmieniał strony. Gdy było to dla niego wygodne, trzymał się zakonu Feniksa, a gdy zrobiło się niebezpiecznie, dołączył do szeregów Czarnego Pana. Cenił swoje bezpieczeństwo bardziej niż życie własnych przyjaciół, z tego względu jego lojalność zawsze zależała od aktualnej sytuacji. Choć nie do końca można nazwać to lojalnością. Po upadku Czarnego Pana wrócił do niego tylko dlatego, że druga ze stron pragnęła go zabić. Mimo wszystko Pettigrew w głębi duszy żałował zdrady przyjaciół, choć nigdy nie odważył się do tego przyznać. Pomimo wielu błędów, które popełnił, w ostatnich chwilach życia zachował się tak, jak powinien. Miał szansę zabić wybrańca, jednak przypomniał sobie, że ma u niego dług. Zawahał się, za co przypłacił życiem. Czy jego śmierć można nazwać bohaterską? Zapewne nie, aczkolwiek pierwszy raz w życiu udowodnił, że zachował w sobie cząstkę dobra i honoru. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie w przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeżeli ten film przypadł Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!